Druga wojna światowa i okupacja nazistowska były prawdopodobnie najkrwawszym doświadczeniem w historii Francji. Podczas gdy Francja była prawdziwym bastionem w I wojnie światowej, angażując Niemców w beznadziejną wojnę okopową, Grande Nation została całkowicie opanowana w ciągu kilku miesięcy II wojny światowej. Ale dlaczego Francja zareagowała tak biernie na początku wojny, mimo że posiadała kilkumilionową armię? W końcu wypowiedziała wojnę Niemcom natychmiast po inwazji na Polskę, po której wszyscy spodziewali się wielkiej ofensywy aliantów na zachodzie. Ale w rzeczywistości prawie nic się nie wydarzyło. Zamiast tego przez wiele miesięcy trwał tak zwany Usitzkrieg, w którym tak naprawdę czekano, aż Niemcy zgromadzą wszystkie swoje wojska na zachodzie, aby zaatakować Francję w wielkiej ofensywie? Dlaczego Francuzi nie zaatakowali Niemiec w 1939 roku, gdy te były zajęte na wschodzie? I jak taka ofensywa zmieniłaby bieg historii? Wszystkie te fascynujące pytania znajdziecie w dzisiejszym materiale wideo. Jest 1 września 1939 roku. Wczesnym rankiem Niemcy napadają na Polskę, zwiastując początek II wojny światowej. W bezpośredniej konsekwencji 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiadają wojnę Rzeszy Niemieckiej na podstawie deklaracji gwarancji dla Polski. Już w 1921 roku Francja i Polska zawarły sojusz obronny przeciwko Niemcom na wypadek wojny. W jego trakcie opracowano również wyrafinowany plan, w jaki sposób Francja miała zareagować w przypadku polskiej inwazji. Plan ten, znany jako ofensywa Sari, przewidywał poważny atak na froncie zachodnim, w którym Francja miałaby wkroczyć jak najgłębiej na terytorium Niemiec i w ten sposób związać dużą część Wehrmachtu. Ofensywa saarska rzeczywiście została przeprowadzona, ale nie na dużą skalę. Już 1 września Francja rozpoczęła ogólną mobilizację i rozmieszczenie 40 dywizji i 400 czołgów na granicy z Niemcami, co w rzeczywistości dawało im przewagę 3:1. Jednak Francuzi nie zdawali sobie z tego sprawy i zakładali, że Niemcy zatrzymują dużą część swojej armii na froncie zachodnim. W rzeczywistości jednak prawie wszystkie dostępne rezerwy zostały rozmieszczone w Polsce, w tym na przykład 90% samolotów. Francja miałaby zatem ogromną przewagę, ale zamiast tego rozpoczęła coś, co później nazwano fałszywą ofensywą. Z 40 dywizji tylko 11 posunęło się naprzód. Te 11 odniosło spory sukces. W ciągu kilku dni były w stanie posunąć się o wiele kilometrów i zdobyć wiele wiosek. Byli nawet blisko Saarbrücken i linii Siegfrieda, muru obronnego zbudowanego przez Niemcy, ale nagle zatrzymali się. 21 września dowództwo armii zarządziło całkowity odwrót do pozycji wyjściowej, ku wielkiemu oburzeniu wielu francuskich generałów. I to było wszystko, jeśli chodzi o działania ofensywne, ponieważ planowany atak na dużą skalę nigdy nie miał miejsca. Zamiast tego czekano, aż Niemcy zaatakują. Ale co się stało? Dlaczego Francuzi tak się wahali? Istnieje wiele powodów, ale wszystkie można przypisać oczywistej błędnej ocenie sytuacji. Po pierwsze, brutalna i wojna światowa wciąż była bardzo mocno obecna w umysłach Francuzów, więc nawet po niemieckiej inwazji na Polskę wielu z nich wciąż miało nadzieję na pokój z Hitlerem. Nie doceniali jego ogromnych ambicji i mieli nadzieję, że opamięta się po aneksji Polski. Ponadto ludność Francji była bardzo zmęczona wojną, więc przywódcy polityczni chcieli uniknąć bezpośredniej konfrontacji militarnej z Niemcami. Celem Francuzów i Brytyjczyków było więc zagłodzenie wroga za pomocą sankcji i blokady morskiej. Jednak, jak to często bywa, wojna została ostatecznie rozstrzygnięta na polu bitwy, a obie strony były zbyt niezdecydowane przez długi czas. Francuzi polegali na swojej linii Maginota, gigantycznym murze obronnym, który miał utrzymać Niemców wystarczająco długo. Francuzi polegali również na swojej doktrynie obronnej z czasów i wojny światowej, która polegała głównie na wojnie w okopach. Niemcy walczyły jednak inaczej. Stosując taktykę Blitzkriegu, byli w stanie pokonać wał w słabo ufortyfikowanym punkcie przy ogromnym wsparciu pancernym i powietrznym i w krótkim czasie ruszyć na Paryż z dużą ofensywą. I chociaż Brytyjczycy wysłali ogromne posiłki, alianci zostali ostatecznie okrążeni. Tutaj widzimy kolejny problem, a mianowicie brak koordynacji między Francją a Wielką Brytanią. Nie było jednolitej strategii, co oznaczało, że było za późno, aby zareagować na szybkie niemieckie postępy. Z powodu ogromnego błędu w obliczeniach Francja i Wielka Brytania przegapiły moment na rozpoczęcie własnej dużej ofensywy, która mogła znacznie zmienić przebieg wojny.
Zręczna niemiecka propaganda z pewnością odegrała również ważną rolę w sprawieniu, że Niemcy wydawały się 1939 razy potężniejsze niż były w rzeczywistości. Podczas procesu Nory niemiecki dowódca wojskowy Alfred Jodl powiedział: jeśli nie załamaliśmy się w 1939 roku, to tylko dlatego, że podczas polskiej kampanii około 110 francuskich i brytyjskich dywizji na zachodzie pozostało całkowicie bezczynnych wobec 23 niemieckich dywizji. Generał Siegfried Westphal wyjaśnił, że gdyby Francuzi zaatakowali we wrześniu 1939 roku w pełnej sile, armia niemiecka byłaby w stanie utrzymać się tylko przez tydzień lub dwa.